Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy makaron tagliatelle w sosie śmietanowym z wędzonym łososiem i kaparami. Do przygotowania potrawy potrzebujemy makaron tagliatella, wcześniej już ugotowany al dente. Do tego śmietanka 30, 300 ml, sól, pieprz, pół pęczka kopru świeżego. Do tego 100 g łososia wędzonego, łyżka stołowa kaparów i odrobina masła, aby to wszystko podsmażyć. Na początek zajmiemy się łososiem, rozdrabniamy go, tak samo koper musimy posiekać i możemy smażyć. Łosoś jest rozdrobniony, koper posiekany, zaczynamy smażyć. Rozgrzewamy patelnię z masłem. Makaron jest bardzo, bardzo szybki, bardzo prosty w wykonaniu. Wrzucamy łososia, wrzucamy kapary, podsmażamy. Łososia z kaparami, tak naprawdę niedługi czas, on bardzo szybko się zetnie. Następny etap, zalewamy śmietanką, dorzucamy koper. Wymieszamy to wszystko teraz. Pieprzymy. Pamiętajcie, aby to danie solić dopiero na samym końcu, ponieważ i łosoś jest słony, i kapary są słone. Następnie redukujemy całość, aż będzie gęsta. Dopiero wtedy posolimy i dorzucimy makaron. Sos zredukowaliśmy wystarczająco. Możemy to dosolić. Tak jak mówiłem, ostrożnie z solą, ponieważ i łosoś, i kapary są słone. Jeszcze odrobinę. Możemy wkładać na patelnię do sosu naszą tagliatelle. Całość tak naprawdę podgrzewamy około 2 minut, aby makaron nabrał temperatury. Resztę nadmiar wilgoci, który jest jeszcze w sosie, wchłonie makaron i można wykładać na talerz. Makaron mamy już zrobiony. Jak sami widzieliście, jest to bardzo łatwy, prosty przepis w wykonaniu. Każdy sobie z tym poradzi. Oczywiście subskrybujcie. Ja życzę Wam smacznego i do zobaczenia.